Witam serdecznie. No nie ma innego idealnego miejsca jak Halloween i przyjrzenie się naszej polskiej banety, która debiutowała właśnie w Dortmundzie za pomocą są oczywiście dwóch genialnych graczy, czyli Łaszkiewicza i Mazuelskiego. No i później jeszcze nawet, jak można zauważyć, lista ta, którą przerabiamy, wygrała nawet w Louisville w seniorach przez Itana G. No i dziesiąte miejsce w Lille niedawno przez Davida Valeriana Rzepka. No, więc sobie otwórzmy, co tutaj mamy. To jest bardzo specyficzny build z tego powodu, że on się opiera oczywiście o pierwszy atak Banet EX, czyli Everlasting Darkness, który polega na tym, że robimy 30 i wyłączamy itemy. I można tak awaryjnie użyć Portageista, tak żeby właśnie móc zadać ogromne obrażenia. Żenia. Do tego jeszcze silnikiem drumującym jest Kirilla z Refinementem, no i Gardevoir, bo to jest ta wersja z gardą, bo jest jeszcze wersja z duchami, do której kiedyś przejdziemy. Która oczywiście pozwala na doczepianie do banetki energii. No i tutaj jeszcze wchodzi Mundoroki, tutaj zamiast mrocznej energii mamy Lumos Energy, który pozwala zastępować dowolną energię pod warunkiem, że nie ma innej energii. Spirytomb do spowalniania, Mew do ewentualnych retreatów i kopiowania ataków, no i Alkazam, który też jest kwintesencją tego deku do przekładania damage counterów, bo będzie nam zależało na wybicie powolutku ławeczki. A ono, żeby nam się to tak szybko nie skończyło, Research, Boss Order, mamy Cyphermania, Code Breaking, pozwalający manipulować trochę deckiem, no i Buddy Buddy Puffin. Do tego mamy jeszcze tego Shapeta's Puppet Offering, który możemy wyjąć z supportera i go to zastosować. Tracking Shoes do kopania i wędka do ewentualnego, go rzecz jasna, recyklingu. No i tutaj jeszcze Counter Catcher, również awaryjny. Ace-packiem tam jest klasyk, czyli Prime Catcher. No i jedynym itemem jest Gravity Gemstone, który zwiększa retreat zarówno naszemu Pokemonowi, jak i Pokemonowi przeciwnikowi, dzięki czemu taka paleta może przyjąć trochę więcej obrażeń. No i Artazor do rozłożenia. Dosyć trudny build, nie jest on prosty, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. No dobra, lecimy. No tak, nie ma to jak zagrać na Halloween baletą. No, Solgaro. Znaczy, jakiś doświadczony już gracz. No, chcemy pójść piersi w tym przypadku, no żeby właśnie się tak troszeczkę fajnie rozkręcić. Będę miał jakiś... No, może ujdzie, dobra. Start nie najgorszy, no to mamy chyba, widzę, Sledgehammer. To chyba będzie trochę ciężko. Więc wezmę jedną kartę może. O, no, tutaj mamy. Ogarpony, dobra. Znaczy, z czego co widziałem, to może być Raging Bolt. Czy na pewno Nest Ball po Shapeta? Mamy Artazola, budki. Wezmę. Artazol po jakiegoś Ralsa. No i pas. Tak jak mówię, ten deck jest trudny. No i tutaj chodzi ten Bolt, tak. No tak, widzę skokabili. No niestety problem polega na tym, że tutaj dużym błędem był ten Spirit Tomb, bo Tomb... no nic jest nie, no wiedzę, że mi usunie Artazola. No dobra. Rodna się mówi. No robimy skłowiec Sis. A, to jest jeszcze stary build na Sandy Shocku, ja nie mogę. Jeszcze tu gra?
Ja muszę zostawić trochę tej energii, bo to jest trochę słabe. No jeszcze Bravery Charm, no jest Sada. Co się dzieje, Ela? No niestety, coś ten pies. Chyba musimy coś tutaj dać. Niefajną rzeczą jest to, że no nie mam za dobrej ręki. No, na Raging Bolta jest ciężko, muszę przyznać. No dobra, mam bardzo słabą rękę, więc zagram z Ayono. A mamy Kirlię. Refinementa sobie zrobimy. Tutaj niestety nie ma Candy. Bady pafil, bo. Ale co i szapeta? No i co? 30 wyłączamy itemy. No chyba tak, bo ja nie mam co tu robić. To się chwila, co tu się dzieje? Eli! No tak, mam kolejną sadę w ręku. Sadę jest, zobaczam się użyć. Prosiłby się o kolejną. No nie, miał idealnie. Nie! Banet! Kurwa, no niedobrze. No tutaj dojazd już przegrana, no. Okej. To nie potrzebuję. No już. Mogę jeszcze zrobić portek Geista, tylko co mi to daje? Mam jeszcze banety, kurwa, ej! No, no wyłączamy itemy. Ale ja już przegrałam, bo to jest ciężko, powiem. Nie, no sadusika, no ja pierdolę. Czy jeszcze mogę zrobić portek Geista, suje? Ale wtedy on się rozkręci, to jest problem. No, Raging Bolt jest dosyć słabym matchupem, muszę przyznać. No, niestety kiepski matchup. Kurwa, potężny. Blok, kurde.
Kirilla. No kurwa, pięknie. Jest szymbas, tylko muszę go jakoś wcisnąć. Jest trochę dupa. Brakuje mi jeszcze counter-catchera, żeby tak stować ze skokiem. No niedobrze, powiem. No niedobrze. Dobra, jak na razie jest git. No dobra, refightmenta użyję. Ścieną banetem. Na pokładzie, o, wilku mowa. Tylko jeszcze by brakowało... No właśnie, tego Mondoroki to jest. Właśnie, bo błędem było ten Spirit Top, to jest mój misplay, bo ja też chyba nie wiedziałam, na co gram i nie potrzebuję tego Spirit Top badałam. Znaczy, muszę wyszukać Turo, żeby zrobić miejsce w sumie. Jest, potrzebuję Turo, bo inaczej będzie trochę klops, moim zdaniem. A bez Turo trochę nieciekawie. Dobra, butki. Mamy buty. Nie zmieszczę go. Jest counter catcher i to chyba wykorzystam, żeby coś mało wygodnego. Potrzebuję turo scenaria, żeby wcisnąć Mundoroki, tak? O, buty, dobra. No, nie potrzebuję. A, i dla utrudnienia oczywiście będzie gemstone. No dalej nie ma. 32 trzeba i tebie. Bo ja, tak jak mówię, musimy wcisnąć tego szympansa. Więc tak, będziemy tutaj dyskardować, co się da. No jest, co wielku mowa. No i tu się zacznie gotowanko, tak. Wciskamy Mundoroki. No i tak. Przełożę na pewno damage countery na tego bolta. No i zacznę się gotowanie z Psyching Embrace. No tu wymaga on więcej. And then z Andrejo Brainem przekładamy tak i bum. No będziemy go tak powoli wykańczali. Jakby jeszcze była Jono, no to ja już wygrałam życie. Człowieku, do dosady nie zresztą go kopać, czy co? Czy ja mu zablokowałem Palpada? Chyba tak. Chyba coś... O! No i tutaj tak. Robimy tutaj taki numer. No to trochę o to chodzi, żeby tak retreatować między dwoma manetami. Ja jeszcze tutaj Brenna Iono zrobię.
Na scenie, tak. Tutaj robimy z banety na Raging Bolta, by powoli tylko powykańczali. Przecież ja co widziałem, to czasami ja już byłem świadkiem. I boom 30. Czyli dorwie w końcu upragnioną sadę. Chociaż co z tego, skoro on musi jeszcze się zmęczyć. No powiem nieciekawie, bo przeciwnik. Bo rumakowanie się skończyło już na pewnym etapie. Chyba mu zablokowaliśmy Palpada. Czy mamy tylko te dwie? Dobra. Dobra. No tego nie potrzebuję w ogóle. Bum. Przekładamy damage countery. No niestety ta gra będzie długa. Z czego co ja już widziałem, to niektóre cwaniaczki bolty grają już. Ja się też o to chodzi, żeby tak po powoli wykaczać. O, udało się. Super. No. Niestety się jednak udało. No, Bolt jest ciężki. Jak się rozkręci, to on jest już fatalnym matchupem, ale przynajmniej się daliśmy mu namęczyć. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś prostszego, bo akurat, no niestety, no, Raging Bolt jest ciężki. No. Już było błąd, że ten sprytom był tutaj. W przypadku niepotrzebny, no. Ja sobie pójdę pierwszy. Też nie zawsze to się chce rozkładać. O! No nie najgorszy start. Jest Buddy Buddy Puffin, jest Banet. Ultra Ball. I znowu zaczynamy z Mew. No bo co zrobić? Trzymał tego Spiritumba na przykład. Dać. Bo był i tak niepotrzebny, więc. A, znowu Ogerpon. O, to czyli chyba nici z. No, Spiritum będzie na pewno zbędny. O, drugie Buddy Puffin. Jeszcze myślę, czy Szapeta zadaje, czy nie. Dobra, jak na razie chyba Ralca i pas. No na co gramy, bo to może być albo Raging Dragon, albo znowu Raging Bolt. O, no Raging Bolt znowu widzę, bo Raging Bolt jest dość popularny ostatnimi czasy, więc... Na pewno Raging Dragon nie gra takich cud jak buty i co jeszcze. No i znowu Pokestop.
A, skok poszedł. No, still dance. I co dalej? Sada. No nie! No nie! F moment! Dorwał mi miu! A ja pierdolę. Aha, no i tak mam kiepską rękę, niestety. Że to jest też ciężki trochę tak. Myślę, może ja to zrobię. Potrzebuję Kirle. Mamy szympansa. No i 30 wyłączam itemy. Fajne, że ja muszę. Ale to boli. Bo znowu ciężki mashup. No i co teraz? No, 30 wieczorem i to by tak. No jest to delikatna. Dupa ze strony przeciwnika. To będzie wielkie gotowanie. No tak, przeciwnik nie może użyć wesela, że to jakoś kurde. No, staje mu tylko spalenie. Dobra, refinement. Jest banet, dobra. Czy ja tego proszę? Nie chcę tego? Co sobie to z pokestopa wiemy? To kurwa turo ważny. A, jeszcze Lumos, pięknie, to co potrzebowałem na tych. Miast, no nie no. O, drugi Lumos. Znaczy, na pewno zagrał z tego Cybermaniaka, żeby mieć Iono na ewentualny Disrupt.
Jeszcze są dwa takie, że bansy to równa się. Niestety nie mam counter catchera i to jest problem. Fła Boże, ile on musi kurwa tego palić! Dobra, mamy Aniona na ewentualny disrupt, dobra. No jest, no zrobimy sobie Aniona, bo ja się boję. Dobra, Painful Spoon. No, robimy małpkę. I blokujemy itemy. Ja to zacykuję tro. To cwaniakowi się z popką w nosie udała energia. Niedobrze. Zrobimy jeszcze jedno. To pogadamy. No niedobrze, niestety. Cwaniakowi w popce w nosie udała się. Ajono? Artasol, bo. Weźmy drugie budoroki. A nie, jeden się sprawdzał. No to szapek. Dobra, wystarczy. No jest to ciężki bolt, musi... No, ciężko jest na bolta, powiem. Muszę mieć trochę więcej kart, więc... Jest to ciężki, tak muszę przyznać, ale on jest bardzo przyjemny, tylko jak się go dobrze opanuje, to rzeczywiście nawet takie topory jak bolt mogą być. No właśnie, bo na te pokemony duże to już jest tak... Tak jak Bolt, no to już jest tak ciężko. No i co znowu Burst to zrobił. Jest to jeden szampan w prize'ach. No, Fez, którego niego nie aktywuje. I znowu. Burn, motherfucker, burn. Dobra, no. Spirit Top w tym matchupu nie jest absolutnie potrzebny, więc tutaj go wywalamy.
Też muszę zrobić Ajono, żeby ja się nie zdekatowała. Czy mamy jeszcze jakąś banet? Mamy. Alkazam. Action 2 to jest z grubą. Też to jest bardzo ważne, żeby się potem nie wydekautować. Czy on jest coś... No dobra, jest energia, czy on ma sadę? Czy portugalista będzie ciężko użyć, bo... spalił wszystko. No bo on też może palić te itemy. Ja nie mogę, bazarder! No dobra. No proszę, bazarder. Dobra. Stary, spokojnie. Cofamy. Gardevoir. Przekładamy to tu, tam, Alkazam. Tak, tamtego zbije? No coś chyba tutaj sady nie może doszukać, czy co? Się wszystko wypali. O nie, no już ma tacz z ręki. Niedobrze. No powiem, no niestety tym razem znowu się nie udało, ale przynajmniej udało się pokazać, na czym polega banet. No gdyby trafił się jakiś matchup, który nie jest męczący, tak jak ten. No bo też jednak dodajmy fakt, że Bolt trochę uniemożliwia mi te jakiekolwiek portugalisty. To na pewno by się udało. Niestety Raging Bolt nie należy do łatwych. Jest to jak na razie najgorsza możliwa opcja. Ale widać, że przeciwnik się nieco bardziej męczy. Więc udało się w jakimś stopniu pokazać, co robi ta banet. No ma... Banet ma ogólnie świetne matchupy na Pokémony oparte o itemy, czyli Terapagosy, no to Bolt jest o to jest... gorszy, że on jest w stanie nas one-shotować, więc... No niestety nie dało się inaczej, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.